Siemaneczko, z tej strony Supi. Jesteśmy w Sopocie, jak widać, słoneczny Sopot. Muszki nam trochę latają. Jest ze mną Aimi i Fly, nasze lokalne gwiazdy. Siemanko. Yo. Mam teraz trudną robotę. Słuchajcie, dziewczyny, zaczniemy standardowo. Klasycznie bym powiedział. Powiedzcie, skąd się wzięła zajaweczka? Która chce zacząć? Ja zaczynam. Skąd się wzięła zajawka? No. Pisanie tekstów standardowo do szuflady. Mój facet stwierdził, że mam głos, że powinnam coś zacząć działać. Namierzyłam studio w moim rodzinnym mieście w Bartoszycach, które serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy Bartoszyce. No i jakoś się zaczęło tam. Chodziłam sobie do tego studia. Pan Krzysztof Kowalski, który na początku trenował moją dykcję i naprawdę bardzo, bardzo mnie cisnął, żeby wszystko było ok. Poświęcał mi multum czasu, bo raz w tygodniu miałam 3 godziny studia dla siebie, tylko zupełnie dla siebie. I wszystko ruszyło po pierwszym kawałku i ten kawałek był dedykowany dla mojej bardzo dobrej kumpeli. Został nagrany z okazji 18 urodzin. I wszystko potem jakoś poszło. I kiedy pierwsze kawałki tak naprawdę trafiły na YouTube'a, coś się ruszyło. I chyba wszystko zaczęło się tak naprawdę od kawałka Komedia Życia. Tak mi się wydaje. No i teraz wiecie, wpisujecie Komedia Życia. Nie wpisujcie. Start. Ale to jest jeszcze do posłuchania? Jest, ale lepiej słuchać. Serca. Lepiej słuchać nowych numerów. Do tego zachęcam. Sprawdźcie. Ja z kolei poznałam ją na jej koncercie. Trochę wypiłyśmy, poznałyśmy się. Ja wiem gdzie. Nie wnikajmy w to. Poznał się no na i koncert. Zaczęłyśmy rozmawiać i właśnie opowiadałam jej, że zawsze chciałam nawijać. I no powiedziała, że nagramy razem numer, była jeszcze jedna koleżanka z nami. No i no jakoś poszło, nie? Nagrałyśmy pierwszy numer, który nie podam, bo lepiej go nie słuchać. No zaczęłam chodzić z nią do studia, pokazałam jej, w Brzeźnie mamy takie studio, do którego często chodziłyśmy. No i zaczęło się jakoś, nie? Uczy mnie, chodzi, zabiera na koncerty, promuje. No w sumie wszystko, co osiągnęłam, to dzięki niej. No, fantastyczną reklamę dostałaś. No. Porozmawiamy trochę o projektach płytowych. No w twoim wypadku to dopiero przyszłość mimo wszystko, ale no co, miałaś na pewno płytę z Oktawią? Miałam, Royal Flash. Kilka słów na ten temat? Kilka słów na ten temat. W sumie na całą zajawkę wpadła Oktawia, bo nagrałyśmy na początku jeden numer Te Panienki, gdzie gościnnie dograł się Eko. I po tym numerze Oktawia do mnie napisała, czy zrobimy razem epkę. Pomysł poleciał dość szybko, ale realizacja płyty trwała gdzieś sporo czasu, bo trwała rok. I co mogę o tym powiedzieć? No, dostałyśmy bardzo dużo dobrych bitów. Bity wysłał nam na przykład Kokal. Tak, producent z Warszawy, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, z którym na obecną chwilę również współpracuję. Było dużo gościnnych zwrotek i jednym z takich czołowych numerów był numer, gdzie na pewno dograł się Gontar z 3/4 sukcesu i TMK Piekielny. Więc naprawdę, kurczę, no co mogę o tym powiedzieć? Fantastyczna płyta. No płyta na pewno, nie, na pewno jest to jakieś fajne doświadczenie, bo z Oktawią znamy się już sporo kawał czasu, nie miałyśmy okazji się spotkać, a mimo wszystko współpracujemy, ona również będzie gościem na mojej nowej płycie. No, spokojnie do tego dojdziemy. Wcześniejsze działania solowo, miałaś tam jakąś płytę, czy to były tylko utwory tak luźno wrzucane, bo u ciebie zauważyłem, że to bardzo dużo jest takich luźnych utworów, czym się kierujesz? Dlaczego wrzucasz luźne? No bo wiesz, są różne jakby pomysły, tak? Część osób po prostu chce robić całą płytę i dopiero wtedy to pokazywać. Ty jesteś raczej tej szkoły, nie wiem, czy luźnych to jest numerów. Amerykańska chyba, jakbym powiedział, w Stanach tak jest to modne. Czym się kierujesz? Jak to czym jest się u ciebie? Kieruję? Albo dostaję zazwyczaj bit i po prostu bit mnie jakoś tam porusza i zaczynam pisać. Często też piszę po prostu suche teksty i szukam do tego bitu. Nie ma jakiejś tam specjalnej reguły, żebym działała pod presją, bo muszę to napisać.
Dostaję beat, działam, nagrywam, leci tam podstawowy miks w sumie. Wrzucam na fanpage'a, ludzie słuchają, hejtują, propsują różnie. Mhm. I tak sobie działam. Lubię wrzucać luźne numery i pewnego czasu obiecałam sobie, że tego luźnego numeru już nie wrzucę do wydania swojej płytki, ale jednak złamałam to słowo, bo nie potrafię. Lubię, Czyli musisz tam tak... Czujesz wewnętrznie, że trzeba coś pokazać, podtrzymać ten kontakt I z widzem. Najważniejsze jest to chyba, co nawet wczoraj stwierdziła Fly, że w przeciągu połowy roku zrobiłam progres, bo słuchałam mojego numeru... Refrenu. W sumie refrenu. Naszego niedoszłego pierwszego numeru. I dlatego też, no lubię, po prostu lubię. Nie ma jakiejś znaczącej reguły, dlaczego to robię. Okej. Okay. Biorąc pod uwagę to, że jesteśmy tutaj w takim składzie, czyli dwie panie i jeden ja, u ciebie zauważyłem takie coś, ale ty też bym chciał, żebyś Fly się ustosunkowała do tego. Co takiego? Nie macie wrażenia, dziewczyny, że nie wiem, czy tylko w Polsce, ale no, na naszym podwórku patrząc, kobiecy rap jest postrzegany jako gorszy, że to dla wielu osób jest sport dla facetów? Znaczy, za granicą tego nie zauważyłam, ale w Polsce jak najbardziej. Krytykują, chociaż na przykład byłyśmy raz w studiu i był taki bug i on na przykład nie lubi kobiecego rapu, nie? Ale Aimi strasznie spropsował, podobało mu się i właśnie często jest tak, że jak ją słyszą, to im się podoba, my, że nie lubią kobiecego. Co ja mogę powiedzieć? No ty tam nawet jakieś utwory o tym robiłaś, więc to tam chciałbyś śledzić, to... Tak, mamy numer z Oliwią i z Belą, które bardzo serdecznie pozdrawiam, moje dziewczynki kochane. Tak, nawijamy tam właśnie o numer, generalnie inicjatywa numeru była dużo wcześniej niż był poruszony ten numer. Problem, jeżeli chodzi o rap w wydaniu kobiet, bo nie chcę mówić też, że to jest kobiecy rap, bo nie ma kategorii, nie ma kategorii damski, męski pop, damskie, męskie reggae, a niestety w hip-hopie coraz częściej tak się dzieje. Tak, mamy ten numer, nawinęłyśmy, no i oczywiście numer znalazł się standardowo na glam rapie, gdzie poleciało sporo hejtów. Ale co myślę o tym, a co o tym mogę powiedzieć? Tak naprawdę, no, kurczę, nie podoba mi się taka sytuacja, bo jest wdowa, jest Gonix, jest Lilu. Głowa. Jest Głowa, która jest młodą raperką, tak, i jest świetna. Jest sporo fajnych dziewczyn, które nawet są w podziemiu i boją się ujawnić, a jeżeli już to zrobią, no to zbierają tą krytykę, bo kobiety powinny stać przy garach. No bo tak, chyba u ciebie właśnie kiedyś taki komentarz się pojawił. Tak, tak a propos, też. Bardzo lubię gotować, więc zapraszam na schabowego każdego hejtera. No zaraz, myślałem, że ja będę mógł zjeść, ale ja nie hejtowuję to. Ale no nie podoba mi się to i myślę, że tak, że kobiety są uważane za gorsze i nieważne, na jakim skillu będzie działać dana babka, zawsze będzie uważana za gorszą i będzie kilka stopni pod nawet, no nie wiem, pod jakim raperem. No niestety tak jest. Nie żyjemy w Stanach i Polska jest 100 lat za murzynami i wszystko jest poszufladkowane i tak chyba zostanie przez wiele lat. Mhm. Ale myślicie, że z czego to wynika? Że to jest kwestia właśnie tylko takiego poglądu, że kobieta, nie wiem, do garów, dajmy na to, tak? Ogólnie mamy nietolerancyjny kraj. Mhm. No nie, no jasne, tak, ale czy to no bo często jest coś takiego jak zawiść zwyczajna po prostu, tak? No, no jest. Umówmy się, jesteśmy narodem bardzo zawistnym i jeżeli ktoś coś robi zbyt dobrze, to też jest powód do hejtów. Facet nie może dopuścić myśli do siebie, że kobieta może być od niego lepsza. W czymkolwiek. Jest to ciekawy pogląd. Też tak uważasz? Też tak uważam, ale chodzi też o to, że chyba mamy pewne standardy i przyzwyczajenia. I kiedy mamy coś nowego, to ludzie tego po prostu nie potrafią zaakceptować. Lub potrzebują dużo czasu. Albo potrzebują dużo czasu i chyba na tym polega ten nasz polski standard, nawet jeżeli chodzi o standardy muzyczne. Tylko boli mnie to, kiedy na przykład w popie występuje facet, który śpiewa jak kobieta, nosi rurki i no dobra, lecą tam hejty w jego stronę, że jest beznadziejny, ale kiedy widzimy dziewczynę ubraną jak faceta, tak, w szerokich spodniach, to piszą jej, że powinna wyglądać jak
kobieta. Mhm. A kiedy dziewczyna, która nawija, wyskakuje w szpilkach, mówią, że ten styl nie pasuje do rapu. Więc tak naprawdę nie możemy dopasować chyba, nie dopasujemy się nigdy. Ale mimo wszystko będziemy dalej działać. Niestety, zresztą albo my niestety. Zazwyczaj występujemy w szpilkach lub koturnach na koncertach, więc... Czyli ta kobiecość jednak jest podkreślona. Tak, bo nas nie obchodzi to, co inni mówią. Występujemy w tym, czym nam jest dobrze, a nie tak, żeby innym się przypodobać. Myślę, że to jest najlepsza droga. Bo jeszcze ten temat bym chwilę pociągnął. Dlaczego? Bo nie wiem, jaki macie stosunek do... tak powiedzmy standardowych klipów. Wiadomo, to wywodzi się poniekąd jednak z tej zachodniej sceny, tak? Że no może teraz troszeczkę od tego się odchodzi, że jeżeli są kobiety w rapie, to właśnie raczej w postaci ozdoby, w postaci klipu, tak? Nie wiem, kręcisz tyłkiem albo robisz whatever, tak? No właśnie i na tym polega ten problem. Na przykład, nie wiem, wyobrażacie sobie coś takiego, żeby po prostu, nie wiem, mieć utwór, w którym u was dziewczyny tanczą? Ja nie mówię tu o jakichś mocno erotycznych rzeczach, ale tak? No tylko... jasne, że tak. Zależy jaka tematyka numeru by była. Mhm. Czyli nie przyjmujecie tego jako rzecz negatywną? No że nie, też taka nie. Jest jakby rola kobiety w klipach hip-hopowych? No jasne, no, bo inne by właśnie tańczyły, a my właśnie byśmy pokazały się z tej innej strony. Tak, o to chodzi. Tylko, że no jak mówiłam wcześniej, szufladkowanie. Jeżeli facet wbije sobie do głowy, że kobieta jest tylko narzędziem domowym, które pierze, gotuje albo, nie wiem, kręci tyłkiem, no to tak już zostanie. I naprawdę takim mężczyznom serdecznie współczuję podejścia. Ale nie chcę wyjść na feministkę, więc po prostu no polecam sprawdzanie. Nie chcę mówić, że nas, bo nie każdemu nasz rap może pasować, ale innych artystek, które serdecznie pozdrawiam. Czyli podsumowując, polecamy kobiecy rap. Między innymi I'm Fly. Tak. Fly się dopiero rozwija. Dokładnie. Może powiedzcie dziewczyny o właśnie tym, co już działałyście. To znaczy, ja jestem strasznie skromna i mam niskie zdanie, no słabe zdanie o sobie. No ale nie wiem, ale wiem, że jeśli trochę jeszcze popracuję nad sobą, to będzie progres. No bo co, zrobiliście kilka kawałków, jeden kawałek, więcej? Więcej niż jeden i kilka nawet jeszcze nie ma na YouTubie i trzeba było raczej nagrać na nowo. Czyli planujecie dalszą współpracę? No oczywiście, że tak. Jasne, że tak. Mam za sobą w sumie 3 numery, które są w sieci. Ale Fly będzie też na mojej płycie. No i ciągle tak naprawdę u nas numery to jest standardowa zajawka, kiedy ona jest u mnie albo kiedy spotkamy się gdziekolwiek. Więc myślę, że tak, że nasza współpraca będzie przebiegała do tego momentu, aż będziemy się przyjaźnić. Więc do śmierci. Czyli możemy się spodziewać, że będzie więcej utworów. No jest. Dobra. Niedługo nawet. Tak? Dobra. Czyli niedługo pojawi się kolejny utwór dziewczyn. Wspomniałeś o swoim projekcie płytowym. Co tam się dzieje? Co to będzie? Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Tak naprawdę ciągle zmieniam zajawkę, ciągle zmieniam okładkę płyty, ciągle zmieniam tytuł płyty. Jedyne co na obecną chwilę, to mogę zdradzić gości. Zdradzę ci gości jako pierwszej osobie. Gościnnie będzie Zuzkol, jeżeli chodzi o raperki. Też. Tak, Zuzkol, młoda raperka z Gniezna, którą serdecznie, bardzo serdecznie pozdrawiam. Będzie oczywiście standardowo Oktawia, będzie też Bela. Będzie Fly. Na niejednym numerze. Halo. Tak, będzie Fly i mam zamiar zaprosić jeszcze kilka raperek, ale nie mam pewności, czy się panowie? Zgadzam. Panowie, na obecną chwilę dograł mi się Bori. Dograł mi się Starku. Czekamy na szynę, będzie też Ewen i Bartas. I będzie Bartas, no tak. To sporo gości. Ale to nie jest jeszcze w sumie zamknięty projekt. Tak naprawdę opracowanych jest gdzieś 10 numerów, ale będzie to LP. Więc ciągle działam, ciągle czekam na dogrywki, ciągle czekam jeszcze na bity. Pozdrawiam serdecznie moich beatmakerów. No właśnie, tak. Powiedz kilka słów. No jak domyślam się, pewnie Kokal. Oczywiście, Kokal, Nowik. Boże, kto tam jeszcze jest? Kokal, Nowik. Jest oczywiście Gruby. Tak, jest Gruby. Jest KRH,
którego bardzo pozdrawiam. Ja również, dziękuję za dwa zajebiste bity. Ponieważ współpracuję chyba z nim najdłuższy okres czasu. Mhm. I to chyba na obecną chwilę tyle. A co byś mogła powiedzieć o klimacie płyty? O klimacie Jaka płyty? Ona będzie? Ona będzie strasznie różnorodna. Mhm. Będą numery emocjonalne, będą numery typowo koncertowe, numery do chillowania. Tak naprawdę no, każdy znajdzie coś dla siebie. Do poskakania. Tak, to będzie na pewno coś fajnego. Coś fajnego. Tak, nie chcę zamykać się na jeden schemat, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. A przede wszystkim nie chcę robić smutnej płyty, bo większość moich numerów do tej pory była w stylu naprawdę takim Dobra, tego się nie wytnie, ale no była no, o tematyce smutnej, a nie chcę działać tylko w tym kierunku, bo jednak, kurde, mam fajne życie i chcę to pokazać. No tak, no bo właśnie często można takie odnieść wrażenie, słuchając twoich utworów, że jednak właśnie tam dużo jest, nie tak. Tak, dużo jest bardziej negatywnych rzeczy. Z czego to wynika? Wiesz, wiadomo, to, że no, każde emocje trzeba wyrzucić, tak? I to ja jest po to jest bit, żeby... w smutnych chwilach często piszę, bo jestem osobą taką, która po prostu nie pokazuje swoich uczuć. Nie lubię, nie lubię rozmawiać z ludźmi na swoje problemy, na temat swoich problemów. Chyba, że ze mną. I po prostu wtedy siadam, piszę tekst, nagrywam, a jeżeli dzieje się coś świetnego, to dzwonię najlepszych przyjaciół i ruszam z nimi na miasto, żeby to opisać. I taka różnica. I to jest ta różnica, że chyba dzielę się bardziej smutkiem niż radością, ale to się zmieni. Tak, czyli spodziewać się możemy również energicznych utworów. Jasne, że tak. O podejściu pozytywnym i słonecznym bardziej niż nasza pogoda. Bardziej ale jest wieczór, więc nie Woda możemy ciepła. Narzekać. Jeżeli jeszcze mówimy o płytach, to tak krótko, nie wchodząc w wielkie szczegóły, bo tak naprawdę to wszystko dopiero powstaje. No, jesteś gościem mojej płyty. Jestem. Tak się złożyło. Dzięki temu też tutaj właśnie jesteśmy i sobie rozmawiamy. Tytuł Dekadencja uważam, że niełatwy. Jak byś się do tego ustosunkowała? Coś tam powiedz na temat. Jeżeli chodzi o dekadencję, to najbliższe słowo, które mi się z tym kojarzy, to jest dekada. Ale pewnie niedobrze w to trafiłam, bo wasza interpretacja tytułów jest dość oryginalna. Ale myślę, że tytuł jest dość ciekawy. Jest prosty, ale zachęcający do przesłuchania. Więc myślę, że będzie. Co tam przygotowałaś? Ja tam coś wiem, ale... Co przygotowałam? Gdzie? Szaloną szesnastkę. Tak, oczywiście, że tak. Jedna szesnastka już poleciała, ale to będzie luźny numerek. Ale no kurde, pokażę klasę. Oczywiście, że pokażę klasę. No i super. Musi tak być, musi. Musi i będzie. Ja wam pokażę. A co powiesz o warstwie muzycznej? Jak ty to odbierasz? Bo tak to też jakby moim zamiarem jest też takie poniekąd jednak zachęcenie do sprawdzenia mojej płyty. Więc... No bit mnie strasznie zajarał, bo gdyby mnie zajarał bit, to bym odwlekała na pewne nagranie. To jest coś dość Trzeba pewnego. Ci przyznać, że jesteś chyba pierwszym z fitowców, który po prostu się zgłosił i mówi tak jest. Tak jest. A nie, jest jeszcze jedna osoba. Operator kamery, który już tam... Pozdrawiamy Konrada. Pozdrawiamy Paco, tak, faktycznie Paco był pierwszy, no ale byłaś druga, także to... No ale to... No. To się wytnie. Tak. Nie, to się też nie wytnie, ale generalnie nie. Jeżeli jest tak, że jeżeli bit mi się nie podoba, to często odwlekam nagranie, ale piszę po prostu, że no muszę się na tym skupić, a w tym przypadku było ok, no podobało mi się. Podobało mi się i z tego co pamiętam, to napisałam, że się jaram strasznie bitem, bo dostałam nie tylko bit, ale chyba też twoją zwrotkę od razu. Coś tam pewnie dostałeś. Tak. I naprawdę podobało mi się, więc teraz czekam na kolejny bit. Tak, bo bit zmieniamy. No to fajnie, dziękuję ci bardzo za taką pozytywną ocenę, bo to nie jest myślę zawsze standard, tak? Zwłaszcza, że ja starałem się dobierać gości różnorodnie i dlatego też właśnie chciałem dla złamania schematu, żeby była jakaś kobieta. Myślę, będzie. Że to jest ten smaczek, który
Co możemy jeszcze tutaj więcej dodać? No co, pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Chcecie kogoś szczególnie pozdrowić? Fly. Masz teraz niepowtarzalną okazję. Do pozdrowienia. Zobaczycie miliony ludzi. Dobra, no to żeby nie było, bo będzie mi srała dupę. Pozdrawiam Andzie, jedną, drugą i trzecią. Cokolwiek to znaczy. Mam trzy przyjaciółki, które nazywają się Ania. Okej. Rozumiesz? No i srałyby mi dupę, że tego nie zrobiłam. No Aimi nie muszę, bo jest obok. No i mojego zajebistego tatę, którego kocham nad życie. Pięknie. Aimi, specjalne pozdrowienia dla? A ja bym chciała pozdrowić wszystkie moje rap mordeczki. Wszystkie osoby, z którymi działałam, z którymi będę działać, które będą na mojej płycie, które mi pomagają w robieniu płyty. I w sumie no, wszystkich moich najbliższych znajomych. Nie będę wymieniała, bo jest ich zbyt dużo. Cała masa. Cała masa ludzi. Masa, wielka masa. Nie. Ja się dołączam. Znowu mnie ciśniesz? Tak. Chudne. Ja się wszystkich, tak. Ja się dołączam do... I oglądających, i tych, którzy... I hejterów. I hejterów. Jedziemy. Dokładnie tak. Glam rap. Nie, glam rapu nie pozdrawiam. Nie? Dobra, żartowałam. Pozdrawiamy, ja się dołączam do waszych pozdrowień. No i co mam więcej powiedzieć? Zapraszam was, będzie jeszcze, myślę, parę niespodzianek. Była trochę przerwa. Jesteśmy w Sopocie, zaraz idziemy się kąpać. Chyba ty. Ja już dziś się kąpałam. Damy radę. Idziemy się kąpać i co, no. Peace, yo, pozdrawiam. Siemaneczko.